Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka, w którym Wam opowiem o takich moich odczuciach i wnioskach związanych z siłami zbrojnymi RP, a które wynikają z bardzo ciekawej konferencji, na której byłem prelegentem. To była konferencja 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, której tematem było przeciwdziałanie dzisiejszym środkom napadu powietrznego typu BSP, wnioski z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. BSP, czyli bezpilotowy statek powietrzny. W tym wypadku mówiliśmy po prostu o dronach, o zagrożeniu, które stwarzają drony i o tym wszystkim, co wynika z użycia dronów w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Bardzo ciekawa konferencja, mam z niej trochę wniosków, trochę odczuć, ponieważ sytuacja, jeżeli chodzi o świadomość sił zbrojnych RP, jest lepsza niż się wydaje. Pewne rzeczy już się dzieją, natomiast są też takie pewne konkluzje, zgodne dosyć wśród zaproszonych i wojskowych, i ekspertów cywilnych, które troszeczkę odbiegają od takiej obiegowej opinii internetowej na temat dronów i ich użyciu na polu walki. O czym za chwilę? W każdym razie, jeżeli Wam się spodoba to, co dla Was przygotowałem, gorąca prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu. No i oczywiście możecie wesprzeć mnie i kanał w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik do Patronite'a. No i oczywiście sponsorem jest Fundacja FER, która pomaga osobom, które posiadają kredyty walutowe we franku szwajcarskim, euro czy dolarze. Fundacja bezpłatnie przeanalizuje taką umowę oraz weryfikuje ugody, którą wysyła bank. Ponad 98% takich umów klasyfikuje się do całkowitego unieważnienia takiego kredytu. Warto sprawdzić także swoją umowę kredytu hipotecznego w złotówkach opartego o wskaźnik WIBOR. Okazuje się, że jest wiele kontrowersji z nim związanych. Posiadacze kredytów gotówkowych również mogą liczyć na pomoc. Konstrukcja takich umów w zdecydowanej większości jest błędna i bankowi nie należą się żadne odsetki, prowizje czy ubezpieczenia. Jest on zobowiązany do oddania ich na rzecz kredytobiorcy. Warto również zwrócić się do fundacji, gdy przed terminem spłaciliście kredyt gotówkowy. Bank powinien zwrócić część prowizji, niestety zazwyczaj sam siebie tego nie robi. Wszystkie formalności z fundacją można załatwić w 100% zdalnie. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do formularza kontaktowego oraz link do strony fundacji. Koniec reklamy. No i drodzy widzowie, pewnie część z Was pominęła wstęp, więc dwie sprawy. Pierwsza, tygodniówki w tym tygodniu nie ma, ponieważ z Dawidem się autentycznie nie wyrobiliśmy, żeby ją nagrać. Wszystko przez to, że obaj braliśmy udział w konferencji, bardzo ciekawej, bardzo wartościowej. No ale z tego powodu nie nagraliśmy tygodniówki. Nie udało się nam też tego zrobić gdzieś pomiędzy pierwszym a drugim dniem konferencji, więc przepraszamy bardzo, ale tygodniówka będzie dopiero w przyszłym tygodniu. W zamian za to nagrywam taki hot take, troszeczkę taki odcinek nagrywany na gorąco, związany z tym, co widziałem, słyszałem i w czym uczestniczyłem w konferencji. Mam nadzieję, że to chociaż troszeczkę Wam zrównoważy brak tygodniówki. Natomiast na dole w opisie macie link do fundacji na rzecz uczciwej bankowości, więc jak macie jakieś kredyty walutowe, gotówkowe, hipoteczne, inne, warto sprawdzić, bo całkiem możliwe, że uda Wam się te kredyty po prostu anulować i odzyskać je 100% odsetek na przykład. I innych kosztów, więc zachęcam do kontaktu. No dobra, i teraz przechodzimy do samej konferencji. Konferencja 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie. Tutaj od razu szapoba dla organizatorów tej konferencji, ponieważ ona była bardzo fajnie zorganizowana. Konferencja naprawdę na wysokim poziomie, bardzo dobrze przygotowana, fajnie zaproszeni prelegenci. Było z każdego rodzaju sił zbrojnych i z wielu dywizji byli delegaci na konferencję, jeżeli mogę tak powiedzieć, osoby uczestniczące. No i było kilku prelegentów, w tym moja osoba. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, moja osoba jest kiepskie stwierdzenie, no ale ja byłem jednym z prelegentów, natomiast oczywiście zaczęło się od szefa sekcji S2 pułku, który opowiadał o zdolnościach 8 Pułku Przeciwlotniczego w zakresie rażenia i rozpoznania bezpilotowców. Potem był Tomek Darmoliński, który mówił o taktykach i zasadach użycia BSP w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, co było szczególnie cenne, no bo Tomek jest praktykiem. Potem ja mówiłem o skuteczności uderzeń z wykorzystaniem BSP różnych typów na Ukrainie, czyli dronów, jak możemy tą skuteczność badać, jak ją możemy walidować, co się przekłada na tą skuteczność, bo jeszcze to jest wcale nieoczywiste. Potem oczywiście mieliśmy o zakłóceniach radioelektronicznych mających wpływ na systemy obrony powietrznej, czyli jak różne sposoby zakłóceń wpływają na to, co obrona powietrzna widzi generalnie. Potem mieliśmy wystąpienie znowu Tomka o koordynacji przestrzeni powietrznej między siłami powietrznymi, lotnictwem, wojskami lądowymi, a artylerią, operatorami dronów.
Czyli chodziło o to, jak to wszystko w przestrzeni powierzchni skoordynować, bo to musi być po prostu skoordynowane. No i potem mieliśmy dwa bardzo ciekawe wystąpienia dwóch firm, które produkują systemy do zwalczania i do wykrywania, zakłócania i w jednym przypadku również zwalczania dronów. To była firma APS. Znaczy, pamiętacie, z MSPO był taki fajny odcinek, gdzie najpierw Tomek gadał o dronach, a potem jeden z szefów APS-a gadał o ich zagłuszarkach. Nie? Warto sobie wrócić, bo zaraz wam powiem, że historia dopisała fajne posłowie do tego, o czym wtedy było mówione. Potem była druga firma, która zajmuje się zagłuszarkami do dronów. No i na końcu mieliśmy bardzo ciekawy panel poświęcony możliwościom armat 35 mm i amunicji programowalnej, głównie w zwalczaniu dronów, ale nie tylko. To chodziło o armaty morskie z Pitu Radwaru, obecnie morską armatę, czyli OSU 35K, która jest na mieczniku. O tym, czy ją można przenieść na ląd, znaczy w zasadzie dlaczego ją warto przenieść na ląd. No i wcześniej pan podpułkownik Wojciech Furmanek z VAT-u opowiadał dość mocno o amunicji programowalnej polskiej 35 mm. Czym się różni od niemieckiej, czym się różni od szwajcarskiej, jakie są plusy, jakie minusy. Był jeszcze oczywiście pokaz statyczny sprzętu, były jeszcze kwestie dotyczące rozwoju w siłach zbrojnych, możliwości wykrywania i zwalczania bezpilotowców. Oczywiście niektóre rzeczy były poufne, niektóre rzeczy, no wiadomo, że z tej konferencji nie wyciekną. Natomiast to, co wam mogę powiedzieć, co jest w ramach czegoś publicznie dostępnego albo jawnego, to myślę, że warte jest takiego podsumowania dla wszystkich chętnych, ponieważ interesujących się tematem, ponieważ pewne rzeczy są absolutnie nieoczywiste i myślę, że warto, żeby wybrzmiały na materiale. Na samym początku konferencji głównodowodzący Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, generalnie przeciwlotników, opowiedział, jak wyglądała historia i ewolucja percepcji zagrożeń ze strony sił powietrznych, generalnie przeciwlotników. I tutaj nie jest chyba żadną tajemnicą, że zagrożenia ze strony dronów i rakiet manewrujących drastycznie rosną, natomiast zagrożenie ze strony klasycznych samolotów i śmigłowców szturmowych zdecydowanie spada. Nie są to proporcje takie, jak może wam się wydawać, ponieważ no, szacuje się, że trochę wzrosną zagrożenia ze strony rakiet cruise, mocno wzrosną ze strony dronów oczywiście, ale to nie jest tak, że one wyprą samoloty czy wyprą śmigłowce szturmowe. No, w optyce wojskowych na podstawie wielu różnych dość ciekawych danych no, wygląda na to, że w konflikcie pełnoskalowym, który nie jest konfliktem ukraińskim, ponieważ znowu na tej konferencji dosłownie wszyscy, ale to wszyscy byli zgodni, że trzeba czerpać pełnymi garściami z doświadczeń konfliktu ukraińskiego, ale absolutnie nie wolno przenosić doświadczeń z Ukrainy jeden do jednego na armię polską, na generalnie armię natowskie i nie należy wyciągać za daleko idących wniosków z konfliktu ukraińskiego, czyli rozpoznajemy pewne rzeczy, czerpiemy z nich. Jeżeli coś jest dobrego w armii ukraińskiej albo nawet rosyjskiej, to wdrażamy to u siebie, czerpiemy z tych wzorców pewnych rozwiązań, bo warto z tego zaczerpnąć, ale nie może to być w zasadzie nigdy jeden do jednego z powodu bardzo różnych uwarunkowań wokół tego. No i potem była oczywiście część poświęcona temu, jakie ma możliwości zwalczania i wykrywania bezpilotowców 8 pułk przeciwlotniczy w Koszalinie. No, mamy w nim Kuby modernizowane, mamy w nim osy, mamy w nim jeszcze inne środki ogniowe, między innymi te najniższego piętra, na przykład JKG. No i mamy szereg stacji radiolokacyjnych, w tym stacje radiolokacyjne Bystra. I tutaj nie mogę za dużo powiedzieć, ale to nie jest tak, że pułk nie ma możliwości wykrywania nawet małych bezpilotowców, czyli dronów. Drony, o których się tam różni producenci chwalą, że są trudne do wykrycia albo że radary ich nie widzą, to one są obserwowane na przykład na stacjach radiolokacyjnych Kuba z odległości wielu, wielu kilometrów, a na przykład Bystra je widzi z odległości ho, ho, ho albo i więcej. Ile więcej nie mogę powiedzieć. Natomiast te drony są widoczne. Problem polega na tym, że one latają wolno i trzeba je po prostu, trzeba pewne filtry pościągać ze stacji. W nowych stacjach jest to automatycznie. Są tryby do śledzenia dronów, no w większości stacji trzeba filtry pościągać. No i musi być po prostu bardzo dobrze wyszkolony operator, który po tak zwanych trakach jest w stanie określić, że to jest dron, a nie po prostu ptak. Bo drony są generalnie mylone z ptakami, tak? Bo cały problem polega na tym, że latają z prędkościami ptasimi albo trochę wolniej i no, mają skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego jak ptak. I były takie bardzo ciekawe przykłady, no, były bardzo ciekawe filmy i zdjęcia pokazujące, co widzą stacje radiolokacyjne polskie. Jeżeli się powyłącza filtry, no to widzą fermy wiatrowe, czy widzą wiatraki, potrafią widzieć szereg różnych dziwnych obiektów, migrację ptactwa przede wszystkim.
Potrafią widzieć na przykład chmury burzowe, zakłócenia celowe i niecelowe. Generalnie konkluzja była taka, że rozwój komputerów rozwojem komputerów, ale nic nie zastąpi naprawdę doświadczonego operatora stacji radiolokacyjnej, takiego, który już zjadł na tym zęby w stanowisku i który o dziwo jest troszeczkę meteorologiem, ornitologiem, bo się orientuje w migracjach ptactwa na danym obszarze, co jest, pokazuje się cholernie ważne w temacie zwalczania dronów. Oczywiście interesuje się techniką, tak, perfekcyjnie zna swój sprzęt. No, generalnie okazało się, że mimo że nowe stacje mają specjalne tryby, że mają oczywiście dużo większe możliwości wykrywania, no to okazuje się, że na koniec dnia w zasadzie i tak niezwykle, po prostu niezwykle istotne jest to wyszkolenie operatora i to był taki bardzo ważny wniosek. I drugi ważny wniosek jest taki, że już obecnie pułk ma możliwości wykrywania wszystkich bezpilotowców, które są w siłach zbrojnych RP używane. I to wykrywania naprawdę z dużych odległości. Zaskoczylibyście się z jak dużych, to przeczy kompletnie obiegowym opiniom, że jakiś dron doleci, nie wiem, 10 km do radaru i będzie niewykryty, a on sam zobaczy radar. Nie, to w zasadzie radar, jak ma dobrego operatora, to z dużo, dużo większej odległości wykryje tego drona, niż on wykryje stację radiolokacyjną swoją głowicą optoelektroniczną. Pomijając oczywiście promieniowanie stacji radiolokacyjnej w przestrzeni, więc generalnie nie jest źle pod tym kątem, tylko że tego drona trzeba nie przeoczyć po prostu i tu jest cały clou problemu, tak, że ten dron jest łatwy do przeoczenia, no i wtedy może się faktycznie zbliżyć, tak, natomiast no już teraz te środki obserwacji w siłach zbrojnych RP pozwalają na wykrywanie wszystkiego bezpilotowego, co mają siły zbrojne RP, to jest ważne, no i pozwalają też na wykrywanie małych kwadrokopterów oczywiście, ale tu są problemy zupełnie inne i na troszeczkę innym poziomie. Niemniej no bardzo ciekawe wystąpienie, takie pokazujące, że nawet teoretycznie stare, ale modernizowane stacje radiolokacyjne mają jednak coś do powiedzenia. I wszystko zależy tak naprawdę od wyszkolenia operatora. Był też taki bardzo ciekawy przykład, jak przeciwlotnicy bawią się w kotka i myszkę na poligonie z różnymi dronami. Polskimi, amerykańskimi, brytyjskimi i tak dalej. I kto kogo wykryje, w jakich warunkach i tak dalej. Bardzo nieoczywiste są te wyniki, powiedzmy, takich symulowanych pojedynków stacje radiolokacyjne kontra drony, tak? I oczywiście największy problem, czym to zestrzelić. Bo okazuje się, że no, można sobie strzelać do czegoś wielkości flya Jakubem, tylko jaki jest tego sens, tak? Było oczywiście wystąpienie bardzo ciekawe Tomka Darmolińskiego z Żelaznego, który jako praktyk no, bardzo ciekawie poopowiadał, jak wygląda taktyka i użycie bezpilotowych, czy generalnie dronów w konflikcie ukraińskim. Jak ta ewolucja się zmienia. No i Tomek wielokrotnie kładł nacisk na to, że to, co widzimy teraz, za pół roku już będzie historią. Czyli to, jak teraz wygląda taktyka użycia dronów, jakie konstrukcje są używane, tak naprawdę za pół roku będzie zmienione. No i też bardzo fajnie Tomek zwraca uwagę na taką sinusoidę w skuteczności i nieskuteczności dronów na Ukrainie. Czyli mamy dominację dronów, potem ogarnięta jest wręcz, czyli walka radioelektroniczna, na przykład rosyjska, i na pewnych obszarach bardzo mało co lata, prawie nic, albo lata tam, gdzie nie działa wre, bo zostało wytłoczone przez specjalistów ukraińskich i artylerię. No ale generalnie jest problem. Potem znowuż następują zmiany w hardware, zmiany w software, zagłuszarki stają się nieskuteczne, te drony znowu sobie w miarę swobodnie latają na polu walki, i potem znowu wchodzą kolejne środki przeciwdziałania i zmiany taktyki, które powodują, że po raz kolejny z rzędu te drony na przykład tracą skuteczność. Czy jest taka sinusoida? Znowuż nie będzie zaskoczeniem, wszystko się sprowadza do planowania misji i do tego, jak dobrze jest wyszkolony operator drona. I żebyście mieli świadomość, drony cywilne w tej chwili zniknęły z pola walki na Ukrainie i mimo że bardzo wielu żołnierzy ukraińskich potrafi operować dronami, to jednak następuje proces specjalizacji operatorów i szkolenia, które już nie trwa 4 tygodnie, tylko trwa 10 tygodni i tak dalej, potem obowiązkowe doszkalania. No widać bardzo wyraźnie, żeby ten operator po pierwsze był w stanie przeżyć na polu walki, a po drugie wykonać misję. To musi być bardzo kompetentnym fachowcem i zaczyna być cennym i wartościowym fachowcem. Generalnie proporcje są takie, że 15% to jest ten lot dronem i wykonanie misji, a 85% czasu i wysiłku to jest planowanie misji. Po prostu dokładne, dobre planowanie misji, nawet jeżeli mówimy o tych, wiecie, śmiesznych dronach FPV za przysłowiowe $500, chociaż to nie jest $500. Bardzo ciekawy też wyścig od strony technicznej, czyli rozwój dronów versus tak naprawdę rozwój systemu walki radioelektronicznej, jak Ukraińcy to próbują obchodzić, co jest skuteczne, co jest nieskuteczne.
Znowuż wnioski z tego są takie troszeczkę przeczące wizjom chmary tanich dronów wypuszczanych po prostu i siejących śmierć i zniszczenie w szeregach wroga. Bardzo ciekawa też była konkluzja, z którą znowu wiele osób się zgodziło, że Rosjanie wyprzedzili Ukraińców w użyciu dronów, zarówno na poziomie ilości, jak i jakości stosowanych maszyn, niestety. No i wynika to głównie z tego, że Rosjanie mają dostęp do równo dwa razy tańszych komponentów niż Ukraińcy. Znaczy, ściągane są komponenty w sumie z tych samych krajów trzecich, tylko że te komponenty dla Ukraińców, dla Rosjan, przepraszam, kosztują połowę tego, co dla Ukraińców, więc Rosjanie mają więcej tych dronów. Używają je w sposób taki, że częściej owe drony tracą, ale no jest to zdecydowanie bardziej masowe w tej chwili użycie niż po stronie ukraińskiej. To rodzi pewne określone problemy. Więc bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie Tomka. Potem ja miałem troszeczkę wystąpienia dotyczącego skuteczności uderzeń z wykorzystaniem BSP różnych typów. O tym wam powiem może na końcu. Bardzo ciekawe było wystąpienie jednego z pułkowników dotyczące zakłóceń radioelektronicznych i jak one wpływają na systemy obrony przeciwlotniczej. No, bardzo ciekawe przykłady, tak, że na przykład chmury naładowane wodą przed burzą potrafią dawać odbicie radiolokacyjne określone, że na przykład w niektórych porach dnia radiolokatory lepiej wychwytują pewne cele, w innych gorzej, z czego to wynika, jakie problemy rodzi na przykład ściana lasu z kroplami deszczu na niej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy przykład, no to, że to niekoniecznie muszą być zakłócenia celowe, to mogą być całkowicie naturalne zakłócenia, które po prostu występują i które mogą sprawić operatorom radarów dużo problemów. I teraz znowu, jeżeli wykrywamy cel, nie wiem, wielkości myśliwca, czasami nawet wielkości rakiety cruise, który się porusza w miarę szybko, to nie jest tak źle. Natomiast jeżeli chcemy wykryć bezpilotowca, drona, który zwykle porusza się wolno, no to tu już jest problem, bo trzeba ściągnąć filtry. Jeżeli ściągamy filtry, no to wtedy mamy kupę różnego śmiecia latającego, widocznego i tu znowuż wracamy do tego, co powtarzało się dosłownie przez całą konferencję. Wyszkolenie, wyszkolenie, jeszcze raz wyszkolenie. Potem mieliśmy znowuż panel Tomka, który opowiadał o koordynacji przestrzeni powietrznej na Ukrainie między artylerzystami, lotnikami, przeciwlotnikami, jak to wygląda, jak to jest podzielone. Bardzo ciekawe przykłady, jak to rozwiązują Ukraińcy i tutaj Ukraińcy rozwiązują to bardzo zdroworozsądkowo i kompletnie się nie przejmują z pewnymi kwestiami. Tak? U nas jest nie do pomyślenia, żeby na przykład coś latało, jak na polu walki wali w to miejsce artyleria. Tak? Ukraińcy wychodzą że z tego, że jeżeli dron wyleciał 5 razy na misję, to już się zwrócił, więc wychodzą z założenia, że na przykład obserwowanie na bieżąco ognia artylerii, efektów ognia artylerii, upadku pocisków i korygowanie albo ocena strat wroga jest ważniejsza nawet niż stracenie tego drona. Więc coś, co u nas by kompletnie nie przeszło, tak? bo u nas no, teoretycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami nic nie ma prawa latać, jak idzie ogień artylerii w tym rejonie. A Ukraińcy tego podchodzą kompletnie inaczej i znowu już było takie ciekawe zetknięcie dwóch światów, tak? A zwłaszcza tego, że Ukraińcy już wszystko w zasadzie planują i przechowują elektronicznie, jeżeli chodzi o informacje, też taki trochę, myślę, że zimny prysznic dla części osób, że tam planowanie już całkowicie przeszło do w zasadzie tej warstwy digitalnej, tak? Nic się nie dzieje klasycznie papierowo, aczkolwiek wszystko wisi na Starlinku, tak? Albo na przesyle radiowym na krótkie odległości, no ale to jest osobny temat. Potem mieliśmy dwa bardzo ciekawe wystąpienia dwóch firm, które zajmują się zwalczaniem dronów. Pierwsza to była firma APS, która już kiedyś była na kanale przy okazji MSPO i tam był ciekawy przykład wdrożeń, które były jeszcze przed Ukrainą, czyli systemów, które mają radary w paśmie X i wykrywają drony, w tym małe drony je tam klasyfikują i zagłuszarki. I to były systemy, które były kupione przed wojną przez wiele, wiele krajów. No i potem były pokazane przykłady wdrożenia systemów tej firmy i na Ukrainie, i w Polsce, bo pamiętajcie, że w Polsce systemy APS to jest ta firma, zresztą to jest całkowicie polska firma z Gdyni. To jest też ciekawe, bo okazuje się, że w Polsce mamy firmę, która projektuje radary, robi radary, projektuje systemy do obrony przeciwdronowej, przeciwlotniczej de facto, przeciwko środkom napadu powietrznego, takim jak BSP. Jeszcze to instaluje, sprzedaje to do wielu krajów na świecie i finalnie ląduje to, słuchajcie, na Wiśle, czyli najważniejszej części tarczy przeciwlotniczej Polski, po to, żeby ją chronić przed dronami. No i okazało się, no i tam były przykłady, powiedzmy, wdrożeń różnych, przykłady użycia, gdzie to działa, gdzie nie działa, jak to wygląda w przypadku konfliktu ukraińskiego, bo systemy trafiły oczywiście na Ukrainie, w tej wersji takiej, że z działko 30 mm,
Maszt radarowy, maszt optoelektroniczny z zagłuszaniem, no i działko 30 mm Bushmaster 2, ten sam, który jest na przykład na wieży ZSS W30, amunicja programowalna oczywiście do tego. Bardzo ciekawe wnioski. No i też ciekawe wnioski, przykłady z no, pierwszych użyć bojowych, czy bojowych, no, na terenie kraju, na przykład w pasie nadgranicznym i nie tylko, przy ochronie różnych ważnych imprez. No okazuje się, że mamy system, który działa. To czy on by działał w warunkach takich, wiecie, kosmicznie ukraińskich gdzieś na Zaporożu, no to pytanie dobre, no bo tam wchodzi na przykład w grę artyleria, szereg zakłóceń innych. Natomiast na przykład do osłony baz, do osłony czegoś w głębi kraju, no to ten system już działa świetnie, czy do osłony jakichś baterii Wisły, które są w głębi ugrupowania. I bardzo wiele krajów kupuje te systemy w tej roli. Natomiast no, na Ukrainie podobno te systemy też się sprawdzają i w wersji przenośnej, i w wersji stacjonarnej, więc no, wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. No taki więc ta część prezentacji była dość optymistyczna i co ciekawe, część wojskowych, którzy testowali te systemy, też się bardzo pozytywnie wyrażała. To rzadko się zdarza, żeby wojskowi nie kręcili nosami na coś, a tutaj nie kręcili, mówili, że to jest spoko, nie? Natomiast kolejna część była druga firma, to była firma Nowitek, która przedstawiała troszkę inne podejście do zwalczania, do wykrywania i do zwalczania dronów, bo w przypadku firmy APS to mamy do czynienia z systemem, który jest taki czysto militarny, czyli mamy radary w paśmie X, czyli to ten system czysto militarny wylądował na instalacjach niektórych infrastruktury krytycznej, ochroni jakieś imprezy masowe i trafia do wojska, do Wisły, ale tam mamy ideę, radary w paśmie X wykrywają małe drony, klasyfikują, nawet całkiem sporych odległości te drony są w stanie wykrywać. No i potem mamy zagłuszanie, a jeżeli zagłuszanie nie pomoże, no to mamy jako ostatnią instancję programowaną 30 na przykład. I to już działa, i to już działa bojowo i działa z fajnymi rezultatami. Natomiast ta druga firma, czyli Nowitek, pokazała trochę inne podejście, bo to jest takie bardziej cywilne podejście, czyli mamy głowice optoelektroniczne, które w mojej opinii są słabe jakościowo, ale okej. I one mają wykrywać drony i są systemy, które wykrywają komunikację między pilotem a dronami. I to jest system, który... No i ma oczywiście potem jeszcze zagłuszarki, też ich produkcji. To jest system, który chyba raczej jest dedykowany osłonie jakichś cywilnych obiektów, czyli nie wiem, ktoś bardzo bogaty nie lubi, jak mu nad domem dron lata, albo na przykład służba więzienna potrzebuje czegoś, co by zabezpieczało przemyt do więzienia różnych zakazanych rzeczy za pomocą dronów, co by the way w Polsce też już ma miejsce. Więc trochę inne podejście, które jest raczej takim podejściem bardziej nastawionym na bogatego klienta, ale cywilnego w pełni. No ale mieliśmy takie dwa światy, przy czym no, znowu pierwsza firma, czyli APS, no to ich systemy są i działają, tak? I działają w Wojsku Polskim. No i mieliśmy, słuchajcie, na koniec zostaliśmy zasypani nomen omen kwestią armat 35 mm, czyli w marynarce przy mieczniku OSU 35K. O tym, dlaczego ta armata jest odchudzona, dlaczego waży połowę tego, co ważyła pierwotnie, bo to mamy 3,5 tony bodajże, zamiast 7 pierwotnie planowanych. O tym, jak jest rozwijana polska amunicja programowalna, dlaczego nie zagraniczna, dlaczego jest to w Polsce rozwijane, jakie korzyści daje to, że na WAT-ie są rozwijane różne warianty tej samej amunicji. To chodzi o to, że na środku ma elementy, które są po rozcaleniu pocisku wyrzucane i coś dziurawią jak sito. No i cały dowcip polega na tym, że te elementy normalnie muszą być, tak powiem, uśrednione, bo nie wiemy, czy celem będzie śmigłowiec szturmowy opancerzony albo samolot Su-34, który jest opancerzony częściowo przynajmniej, czy będzie rakieta Cruise, czy będzie dron taki jak Szachet, czy będzie mały bezzałogowiec. I w zasadzie do zwalczania bezzałogowców to lepiej byłoby mieć dużo więcej, ale dużo mniejszych tych elementów rażących, tak samo rakiet skrzydlatych. No ale w przypadku zwalczania śmigłowców szturmowych, no to w ogóle często trzeba się przerzucić na amunicję przeciwpancerną po prostu z 35 i strzelać do śmigłowca no, czymś przeciwpancernym w sumie. Ale bardzo ciekawy przykład tego, jak to jest rozwijane, jakie były problemy z NCBiR-ami, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jest, słuchajcie, pierwszy rak polskiej zbrojeniówki, jeżeli chodzi o to, co się dzieje i to jest tragedia. To są programy, które były po prostu zakałą jakichkolwiek prac B plus R w Polsce, ale nie dlatego, że nie wiem, że system był źle pomyślany, tylko dlatego, że była po pierwsze przeznaczona za mała kasa, która nie pozwalała na dokończenie projektów, a po drugie dlatego, że wiele instytutów i jednostek badawczych nauczyło się robić tak zwane grantoloty, czyli kompletnie bzdurne projekty, do których wiadomo było, że nie będzie sił i środków, żeby je wdrożyć, no ale wiecie, granta można sobie poszarpać, żeby mieć za co żyć,
No bo przecież instytuty badawcze różne były przez lata na głodowych pensjach i głodowych dotacjach, i gdyby nie pozyskiwały nawet takich lipnych grantów, no to by padały jak muchy, tak? Więc tragedia. Teraz jest to trochę prostowane, znaczy od roku. No ale wiele programów było po prostu absurdalnie opóźnionych. No i bardzo ciekawe były takie pokazanie, ile może wady zdziałać, jeżeli chodzi o amunicję programowalną. Przy czym, co ciekawe, to było w większości historyczne, ponieważ pewnej rzeczy z aktualnego programu nie można było pokazać i raczej pokazywano nam to, co historycznie było z różnych przyczyn, ale naprawdę obiecujące, naprawdę ciekawe rozwiązania i widać było, że armaty przeciwlotnicze dalej będą miały długie życie. Jak kiedyś przez coś zostaną wyparte, to dopiero przez broń laserową, która owszem, już jest kilka firm, które mają takie rozwiązania seryjnie oferowane. Natomiast no, z powodu masowego stosowania dronów na polu walki, artyleria lufowa, ale oczywiście nie 23 mm, a 30 i 35 mm, będzie miała jeszcze prawdopodobnie przed sobą długie życie, ale w aplikacji programowalnej. I na końcu było wystąpienie panów z Pitura Dwaru, czyli wszystkie ich możliwe aplikacje z 35, jakie ma osiągi 35, jak jest zrobiona. Fajnie, ja mam swoje złośliwe pytania dotyczące tego, czy wyprodukowaliśmy w Polsce chociaż jedną armatę 35 mm KDA po programie Loara, bo o ile wiem, to nie i nie wyprodukowano od tego czasu ani jednej. A chcemy sobie postawić przynajmniej 6 tych armat na aplikacje okrętowe. Ale słuchajcie, naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe wystąpienie tego, co można zaproponować i widać, że Pit Radwar, zwany w towarzystwie Pitu Pitu, naprawdę no, ma fajne pomysły, ma fajne aplikacje. Znowu widać, że jest to firma w Polsce, która jest wiodąca, jeżeli chodzi o radiolokację, wiodąca, jeżeli chodzi o system obrony powietrznej, i na Picie tak naprawdę spina się całość Wisły, Narwi i innych programów. I widać, że mają fajne pomysły. I oni nie podchodzą do tego na sztywno, że musi być po naszemu albo koniec. Widać, że oni mają taki pomysł na zasadzie, że dajemy listę naszych możliwych aplikacji, ale jeżeli wojsko będzie chciało mieć lepszy radar z rynku cywilnego, to dobra. Jeżeli wojsko będzie chciało mieć inny nośnik, no to dobra. Jeżeli wojsko chce mieć armatę w wersji takiej, to damy radę. Jeżeli nie, no to możemy to zmienić. Nie, więc naprawdę bardzo, bardzo, słuchajcie, ciekawe rozwiązania. Generalnie sama konferencja, takie końcowe podsumowania, moje wrażenia, było bardzo mało betonowo. Oczywiście hierarchia, oczywiście szef wszystkich przeciwlotników, tak i tak dalej, orduński generał, więc no, co by tutaj nie mówić, były szarże wysokie, były poszczególne rodzaje sił zbrojnych obecne, ale naprawdę była ciekawa rozmowa, była dyskusja, były bardzo ciekawe panele i to, co się powtarzało jak mantra, to to, że wyszkolenie, wyszkolenie i jeszcze raz wyszkolenie, rozwiązania systemowe, wychodzenie spoza tych silosów, tak, że to zwalczanie dronów jest tematem, który obejmuje całe siły zbrojne, nie tylko przeciwlotników. Oczywiście dorzucone fragmenty od Tomka i ode mnie dotyczące Ukrainy i pola walki ukraińskiego. Bardzo ciekawe wystąpienia panów, którzy reprezentują firmy, które mają tam zagłuszarki albo systemy wykrywania i niszczenia dronów, zwłaszcza to, co APS prezentował, było fajne. No bo to już jest i to już działa, tak? Już są jakieś wnioski z tego, co działa, co nie działa i w jakim kierunku to idzie, i te wnioski są całkiem fajne. Więc ja wyjeżdżam naprawdę mega podbudowany, bo widać, że w siłach zbrojnych trwa ożywiona dyskusja, a co więcej, pewne rzeczy już są wdrażane od dłuższego czasu, tylko się nimi nie chwalimy i siły zbrojne RP już robią pewne realne przygotowania na przechwytywanie czegoś, nie wiem, w rodzaju na przykład szachedów albo lancetów, tak? Oczywiście nie na poziomie takim, który by zabezpieczał, nie wiem, na przykład dywizjon artylerii samobieżnej, no ale gdyby ktoś chciał zrobić krzywdę na przykład Wiśle albo jakimś tam wybranym elementom infrastruktury krytycznej, które miałyby akurat ochronę, osłonę przeciwlotników, no to nie byłby mecz do jednej bramki. To nie jest tak, że nie wiem, Rosjanie wysłaliby 20 szachedów i gazoport przestałby istnieć na przykład. Zdecydowanie nie. To widać, że trochę tych sił i środków wydzielonych w razie czego do osłony krytycznych obiektów mamy. I jest jakiś pomysł, jest jakaś koncepcja przeciwlotników, jak sobie z tym radzić. I słuchajcie, może jeszcze na sam koniec powiem Wam krótko o moim temacie wystąpienia, czyli skuteczności uderzeń wykorzystywanych z użyciem BSP różnych typów. Całości z różnych przyczyn nie będę mógł Wam przedstawić, natomiast mogę Wam powiedzieć takie chyba najważniejsze ogólne wnioski dotyczące tej mojej prezentacji, tego mojego wystąpienia. Może będą dla Was ciekawe. Więc słuchajcie, no, pierwsza sprawa, żeby
mówić o skuteczności, o ocenie skuteczności, to trzeba najpierw trafić w cel. I to jest truizm oczywiście, tak? Natomiast żeby trafić w cel, trzeba zaplanować daną misję. I słuchajcie, niezależnie czy jest używana jest rakieta cruise, czy jest używana rakieta hipersoniczna, tak naprawdę subsoniczna, czy jest używany jakiś dron większy, mniejszy, zawsze mamy tak zwany kill chain. Kill chain, czyli łańcuch dotyczący wykrycia celu, rozpoznania, identyfikacji, zaplanowania misji, przeprowadzenia tej misji i potem oceny efektów jej użycia. I praktycznie zawsze będziecie mieli te elementy do czynienia, czyli cel będzie musiał być wykryty, potem musimy się zorientować, co my w ogóle wykryliśmy i trzeba to rozpoznać jeszcze, czy to jest nasze, czy nie nasze. Potem trzeba tą misję oczywiście zaplanować i zawsze jest ten element planowania misji. Potem tą misję oczywiście trzeba wykonać i zawsze jest ten element, a potem trzeba oczywiście ocenić, czy ta misja zakończyła się sukcesem, czy nie. Czyli zniszczyliśmy cel albo nie zniszczyliśmy, w jakim stopniu jest porażony. I ten kill chain oczywiście występuje w zasadzie praktycznie wszędzie w wojsku tam, gdzie walimy poza zasięgiem widoczności celu, tak? Czyli wszędzie tam, gdzie mamy pociski, rakiety manewrujące, drony i tak dalej, będzie ten element kill chaina, czyli pętla decyzyjna, to chyba nie jest najlepsze określenie, to jest cała sekwencja dotycząca zwalczania celu od jego wykrycia do oceny skutków uderzenia, ataku, tak? Ale to jest zawsze. No i tutaj kwestia jest taka, też truizm, ale trafienie w cel wcale nie jest czymś oczywistym, zwłaszcza jeżeli mówimy o dronach, tak? Ponieważ słuchajcie, może być słaby targeting celów, te cele mogą być źle rozpoznane, te cele mogą być słabo rozpoznane. Może się okazać, że jak ekipa droniarzy przyleci na miejsce, tego celu już nie będzie. Mówimy o usterkowości, czyli ileś tam maszyn no, będzie spadać na skutek usterek. Mówimy o błędach operatorów dronów, tak, bo wyszkolenie jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że drony, zwłaszcza FPV, one zwykle nie mają stabilizacji. Tak? One są robione tak, żeby były tanio, więc one nie mają w większości tych rzeczy zaawansowanych, które mają cywilne drony, którymi być może sobie mogliście polatać. No i oczywiście walka radioelektroniczna i uwaga, maskowanie oddziałów to jest też coś, co bardzo, bardzo drastycznie zmniejsza skuteczność bezpilotowców. No jeżeli chodzi o usterkowość, podawałem przykład usterkowości przeciwpancernych pocisków kierowanych w Wojsku Polskim, rakiet manewrujących różnych, generalnie amunicji lotniczej, nie tylko i dronów. Z przyczyn różnych mogę Wam podać tylko drony. Generalnie usterkowość dronów FPV na Ukrainie robionych w dobrych fabrykach wynosi między 3 do 5%, ale mówimy o dronach owszem robionych w warunkach manufakturek domowych, ale tych takich lepszych, gdzie już jest jakaś kontrola jakości, gdzie jest jakaś kontrola podzespołów i to jest przede wszystkim testowane przed wysłaniem na front. Bo to jest bardzo ważne, ten wieloetapowa kontrola i testy na produkcji, czy to działa, tak? Więc usterkowość do poziomu 3 do 5% to jest dobra usterkowość, wbrew pozorom, nie? To już się zbliża do tego, co prezentuje sobą po prostu poważny sprzęt wojskowy. No i to, co kolejną sprawą, to były błędy operatorów. I te błędy operatorów są też sprawą bardzo drażliwą, ponieważ teoretycznie w warunkach poligonowych, takich wiecie, spokojnych, gdzie żołnierz nie jest zmęczony, gdzie nie jest poddany stresowi pola walki, to mniej więcej mamy 90% trafień. Mniej więcej. Natomiast okazuje się, że błędy operatorów, czy przeciwpancernych pocisków kierowanych, czy droniarzy na polu walki, to jest między 20 a 40%. I to są takie dość szerokie widełki, oczywiście, w zależności od pory dnia i nocy, od przeciwdziałania przeciwnika, od tego, w czym i w co próbujemy trafić albo zrzucić, no ale generalnie widełki 20-40%. To pomijając usterkowość, bo oczywiście wcześniej mieliśmy usterkowość, czyli te 3-5%, że nam coś nie doleci, bo spadnie na skutek usterek, no a potem mamy od 20-40% błędów operatorów, tak? Co jest głównym, oczywiście jest to zależne tylko i wyłącznie od wyszkolenia operatora i od tego, jak bardzo jest zmęczony, w jakich warunkach działa. No ale to znowuż, to nie jest tak, że każdy wypuszczony dron trafi w cel, tak? Bo no, tak mniej więcej 1/4 to nie trafi albo nie doleci, albo nie trafi tam, gdzie powinno z powodu błędu operatora, a w najgorszym razie to będziemy mówili o prawie połowie wypuszczonych maszyn. I takie są po prostu statystyki. No, bardzo ciekawa była też kwestia przeciwdziałania, zwłaszcza walki radioelektronicznej, zwłaszcza maskowania. No i tutaj dwie sprawy, czyli jeżeli mówimy o skuteczności, to mówimy o dwóch terminach, które warto pamiętać, a mianowicie o obezwładnieniu i zniszczeniu celu. No i w przypadku obezwładnienia, no to mówimy, że
nadzieja porażenia celu grupowego musi wynosić, straty muszą wynosić od 10 do 30%. Tak? I wtedy mówimy o bezwładnieniu. Jeżeli mówimy o zniszczeniu, no to wtedy mówimy tak naprawdę o troszeczkę innych wskaźnikach. Natomiast w przypadku pojazdów jest to najprostsze, bo obezwładnienie pojazdu oznacza mission kill, czyli pojazd unieruchomiony albo uszkodzony system kierowania ogniem, albo uszkodzona hydraulika, albo uszkodzony zwykle silnik, czyli ten mobility kill, no i morale załogi, ponieważ bardzo często okazuje się na Ukrainie, że kilka dronów FPV trafia na przykład w rosyjskie czołgi, nie przebija ich pancerza albo przebija w takim miejscu, że no w pojeździe jest dziurka, ale nikomu nic się poważnego nie stało. Natomiast załoga zatrzymuje pojazd i z niego ucieka. I to się bardzo często nagminnie powtarza. No i oczywiście w przypadku zniszczenia, no to mówimy o stracie bezpowrotnej. No i tutaj ważna sprawa jest taka, że pojazd zniszczony jest to pojazd wysadzony albo spalony, ponieważ 75% pojazdów, które są niewysadzone i niespalone, a zostały ewakuowane z pola walki, jest przywracanych do służby. I to jest taka statystyka, która wynika z wojny Jom Kippur, z pustynnej burzy, z Czeczenii 1, Czeczenii 2 i doświadczeń rosyjskich i ukraińskich z Donbasu z lat 2014-2017. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest 10% w prawo, w lewo, ale mniej więcej 3/4 trafionych i niewysadzonych, niespalonych pojazdów jest przywracane do służby, o ile zostały ewakuowane z pola walki, rzecz jasna. I kwestia cała, jeżeli chodzi o pozostałe 25%, polega na tym, że mamy dość duży udział min i fugasów i bardzo często zdarza się, że dno pojazdu jest pofalowane, odkształcane tak, że tego pojazdu się nie opłaca remontować, on zostaje dawcą części. To jest w dużej części te pozostałe 25%, to są tego typu pojazdy, tak, pod którymi coś po prostu wybuchło. No i oczywiście od czego zależy już skuteczność samego trafienia w pojazd, czyli miejsca trafienia i od rodzaju czynnika rażącego. Potem pokazywałem, jak wyglądają różne rodzaje pojazdów na przekrojach 3D, na renderach, jak są pomieszczone komponenty w pojeździe, jakie są zależność między miejscem trafienia, tym co się stanie z pojazdem i załogą, jaka jest różnica między czołgiem, BWP-em i tak dalej. No i oczywiście skuteczność rażąca, czynnika rażącego BSP, czy to jest głowica kumulacyjna, czy to jest subamunicja kumulacyjno-odłamkowa wymontowana z jakiejś amunicji kasetowej, czy to jest zbitek EFP, czy jest to pocisk odłamkowo-burzący, albo głowica odłamkowa, albo głowica termobaryczna. Oczywiście na Ukrainie najczęściej używane są głowice kumulacyjne przez obie strony, głównie podczepiane pod dronami FPV w postaci obecnie różnych mutacji granatów RPG-7, no i oczywiście zrzucane głowice DPICM, czyli amunicji kasetowej, to jest otwartą wkładką. Ładunki improwizowane, kumulacyjne na razie generalnie nie sprawdziły się. EFP są dopiero w powijakach, no ale mówiłem, dlaczego EFP jest teoretycznie najgorszym rodzajem czynnika rażącego, który może trafić pojazd, jak już pokona osłony. Jak wyglądała skuteczność w przypadku pojazdów opancerzonych na Ukrainie? No i też mówiłem dość dużo o efekcie popenetracyjnym, czyli tak zwany behind armor effect, czyli co się dzieje z pojazdem, jeżeli strumień kumulacyjny albo zbitek EFP pokona osłony, tak? No i generalnie skuteczność BSP, no to jest suma w zasadzie wszystkich możliwych błędów, tak? Czyli usterkowości dronów, błędów operatorów, no i potem efektu, że nie każdy trafiony pojazd jest zniszczony. Generalnie 40%, około 40% dronów, o 30-40% dokładnie, w zależności od różnych miejsc, jest używana do dobijania uszkodzonych pojazdów rosyjskich, albo Rosjanie używają do dobijania uszkodzonych pojazdów ukraińskich. Z czego to wynika? No z tego, co wam mówiłem parę minut temu, czyli 3/4 maszyn ewakuowanych z pola walki jest odratowywanych, tak? One wracają do służby. I chodzi o to, żeby tutaj zmienić proporcje strat powrotnych do bezpowrotnych, czyli żeby coś, co było stratą powrotną, było stratą bezpowrotną, bo to dobijemy na amen. I słuchajcie, tu jest duża zmiana w konflikcie ukraińskim, ponieważ jest w stosunku do poprzednich konfliktów obecnie jest bardzo poważne zachwianie strat powrotnych do bezpowrotnych. Okazuje się, że ze względu na działanie droniarzy, jeżeli coś o własnych siłach po uszkodzeniu nie wyjechało z pola walki, to w zasadzie staje się stratą bezpowrotną. Jest to duża zmiana, ponieważ ten sprzęt jest tracony bezpowrotnie w dużo gorszych dla przemysłu proporcjach niż było poprzednio, bo łatwiej jest coś wyremontować niż odtworzyć od nowa, tak? I tutaj jest bardzo dużo dają drony Ukraińcom, ponieważ one w zasadzie w większości uszkodzonych maszyn rosyjskich, które byłyby stratą powrotną, tworzą stratę bezpowrotną, nie? Więc tutaj jest bardzo duża rola dronów na tym polu walki.
Oczywiście obecnie jest bardzo mocno zredukowana skuteczność DPICM, czyli tych zrzucanych różnych głowic kumulacyjnych, małych, kumulacyjno-tąkowych, wyciąganych z różnej amunicji. No, wynika z tego, że wprowadzono różne tam daszki, daszki z ERA, z siatki i tak dalej. No, jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. No i okazało się, że bardzo mocno zredukowano skuteczność tego typu zrzucanej amunicji. Oczywiście, ktoś znajdzie przykłady, że jedna taka amunicja została zrzucona i akurat fartownie trafiła, nie wiem, w kadłub, znaczy w strop wieży, przebiła i trafiła, nie wiem, w pocisk będący na ramieniu AZ-a, powiedzmy, i czołg wyleciał w powietrze, tak? Zdarzyło się coś takiego? No zdarzyło się przynajmniej 2 razy na ileś tam tysięcy ataków, ale no statystyka smutna jest taka, że ta skuteczność po wprowadzeniu daszków jest bardzo znikoma. Stąd też drony FPV. No i w przypadku dronów FPV okazuje się, że one są co prawda skuteczniejsze niż strzelana ręczna broń przeciwpancerna, ale mimo tego, że operator w teorii powinien być w stanie precyzyjnie trafić tym dronem na przykład we włas, to zwykle jest to mrzonka, ponieważ ze względu na schodzenie nisko do celu i na zakłócenia zwykle niecelowe pola walki, okazuje się, że przeważnie potrzeba od 4 do 7 trafień, żeby wyeliminować z walki czołg albo bojowy wóz piechoty dronami FPV. I znowuż, jest trochę filmów, gdzie widzimy jedno trafienie dronem FPV i to było mega fartowne trafienie, ten czołg wylatuje w powietrze, lata wieża i tak dalej. Ale znowuż, smutna statystyka i analiza jest taka, że to jest dalej od 4 do w zasadzie 7 trafień, w zależności od oczywiście typu głowicy, typu celu, miejsca trafienia i tak dalej, i tak dalej. Nie, więc ta skuteczność i tak jest lepsza niż ręcznej broni przeciwpancernej, czyli strzelanych z gruntu RPG-ów, tak, bez dwóch zdań. Ale ta skuteczność to nie jest jakiś kosmos, to nie jest jakiś przeskok, to nie jest jakaś nowa era. No i generalna konkluzja, zresztą nie tylko moja, była tam taka, że drony FPV nie są zamiennikiem przeciwpancernych pocisków kierowanych na polu walki. Po prostu nie są, nie były i nie będą. Wynika to z wielu rzeczy, z usterkowości, z podatności na walkę radioelektroniczną i znowu to jest ta podatność, to jest taka sinusoida. Raz te drony prawie nie latają, potem zmieniono w nich wiele rzeczy i latają sobie swobodnie i potem znowu, ale jest to środek walki, który potrafi być bardzo, bardzo zawodny w pewnych sytuacjach i może jest dość tani. Długi czas do lotu, konieczność od 4 do 7 trafień, żeby w ogóle coś wyeliminować, a większej liczby, żeby zniszczyć zwykle. No i podatność na złe warunki meteorologiczne i na porę dnia i nocy. I to, co było istotne w kontekście ukraińskim i chyba to może być dla Was takim zaskoczeniem, to dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że dronów, operatorów dronów w batalionie ukraińskim jest mniej niż na zachodzie operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych w batalionie. No bo batalion na przykład polski 6 brygady 27 PPK Spike. Tak? Natomiast operator na przykład, natomiast w batalionach ukraińskich no mamy tam zwykle 3 do 4 droniarzy na kompanię, z czego 2 albo 3 jest FPV, a jeden normalny, ponieważ zawsze, ale to już się nie zdarza, żeby drony FPV nie operowały wcześniej bez zwykłych kwadrokopterów, które lecą, rozpoznają sytuację. Tu w przypadku dronów FPV w ogóle niesamowicie ważny jest ten kill chain, czyli rozpoznanie tego, w co chcemy uderzyć, wypuszczenie jakiegoś drona, który robi rozpoznanie i dopiero de facto pod kontrolą, może nie pod kontrolą, ale przy obserwacji z tego drona, gdzie jest cel, są wysyłane FPV-ki, które lecą bardzo szybko i bardzo nisko, żeby skrócić czas do lotu do celu i czas oddziaływania w re. No i tych droniarzy na szczeblu batalionu jest 12-14 mniej więcej, tak? Czyli jest ich 2 razy mniej niż jest operatorów, około 2 razy mniej niż jest operatorów PP-ków w batalionach natowskich. Ile powinno być, bo w Wojsku Polskim to jest tragedia ze środkami przeciwpancernymi, o czym wiele razy mówiłem. No i gdzie jest haczyk? No haczyk jest taki, że sekcja PPANC na DOS-ie ma chyba 4 spajki, z tego co pamiętam, tak? Czyli no, każda z tych 27 wyrzutni ma teoretycznie ze sobą 4 pociski. Gdzieś tam skitrane na poziomie wyrzutni kompanii. I tyle. A droniarz taki w ciągu doby jest w stanie wypuścić od 20 do 30 dronów FPV. Czyli jest w stanie wypuścić no, zdecydowanie większą liczbę dronów, które oczywiście są zdecydowanie mniej skuteczne. Niemniej to, na co wszyscy zwrócili uwagę, zwłaszcza praktycy, którzy tam wrócili z Ukrainy, to było to, że wyszkolenie operatora drona FPV jest de facto dużo trudniejsze niż wyszkolenie operatora i Javelina i Spike'a. Że szkolenie operatora Javelina i Spike'a i ilość doświadczenia, które jest potrzebna do sprawnego operowania tym Javelinem albo Spike'iem, że Javelinem, to oczywiście Javelin nie jest en los bilos, tak? Ale na przykład w przypadku Spike'a jest
krótsza niż w przypadku drona FPV. Po prostu drony FPV wymagają lepszego szkolenia i co ciekawe, okazuje się, że jest problem z dronami FPV taki sam jak na przykład z wieżami bezzałogowymi. Mniej więcej 10-15% żołnierzy w ogóle nie jest w stanie ich obsługiwać, kompletnie, totalnie. Natomiast tutaj Tomek na przykład powiedział, że na Ukrainie zaledwie 5% droniarzy, już przeszkolonych droniarzy, jest w stanie operować dronami FPV. Czyli okazuje się, że gościu tu jest w stanie operować FPV-ką, no to tak w zasadzie 5% już przeszkolonych droniarzy w ogóle się nadaje do operowania dronami FPV. Czyli to nigdy nie będzie masowe tak naprawdę, ponieważ okazuje się, że musimy mieć naprawdę dobrze wyszkolonego, wyselekcjonowanego specjalistę, który już na poziomie swojej fizyki, fizyczności, cech fizycznych, musi mieć pewne cechy w sumie zbliżone do pilotów, czyli dobry wzrok i przede wszystkim bardzo dobry błędnik i orientacja w przestrzeni. Tak, żeby nie dostawał zawrotów głowy, jak operuje dronami FPV. Co ciekawe, i to też była taka zgodna konkluzja nie tylko ze mną, że generalnie dobrze sobie w tym radzą młodsi ludzie, młodsze pokolenie, czyli moje i niżej, różni gamerzy i tak dalej, czyli osoby, które dużo klikają na kompie, dużo latają albo cywilnie dronami, albo grają w jakieś gry strzelanki, te osoby mają dużo szybciej się przystosowują i mają dużo mniejsze problemy z percepcją, z odnajdywaniem się, jak mają na przykład jakieś gogle założone, nie? Też taka ciekawa sprawa, która pokazuje, na ile ta technologia z jednej strony powoduje, że ludzie trafiający do wojska są coraz gorzej przygotowani fizycznie, w sensie takiego klasycznego żołnierstwa, czyli chodzenie z ciężkim plecakiem i tak dalej. No a z drugiej strony okazuje się, że dużo lepiej operują z różnymi tam ręcznymi rzeczami i tak dalej, czyli z dronami. No ale koniecznie znacznie lepszego wyszkolenia operatora drona niż PPK to też trochę to rujnuje, bo spójrzcie na to z tej strony. Batalion polski, no weźmy sobie, nie wiem, spadochroniarzy, tak, 27 PPK-ów i powiedzmy, że każda wyrzutnia ma 4 spajki, no to możemy sobie odpalić 108 spajków w batalionie, tak, przynajmniej to co jest na pewno. No i teraz zobaczcie, że ukraiński batalion tych droniarzy FPV ma realnie 12 w tych kompaniach, około 12, z 12 do 14, no i dobrze, i każdy z nich może, powiedzmy, wystrzelić około 20 dronów FPV na dobę. No to mamy, słuchajcie, 240 odpalonych dronów. I to się wydaje, wow, Boże, kosmos, nie? Że tu tylko odpalonych 108 przeciwpancernych pocisków kierowanych w natowskim batalionie, bo podobnie jest w batalionach amerykańskich, brytyjskich, tam 20 parę PPK-ów na batalion to jest standard, nie? Czyli duże jest nasycenie. No a tu wiecie, tu mamy 12 łącznie droniarzy FPV, oczywiście tego jeszcze dochodzą droniarze kwadrokopterów, nie? Ale to oni bezpośrednio nie uderzają w pojazdy. Mamy odpalone przynajmniej 240, no ale powiedzmy, że tych 12 droniarzy wysłało w ciągu doby 25 bezwiednikowców, znaczy 25 dronów FPV, czyli mamy 300 sztuk. Tylko tak, z tych 300 sztuk pamiętajmy o tej usterkowości na poziomie około 5%, nie? Czyli to już nie mamy 300 sztuk, które doleci, tylko doleci 285, a pamiętajcie, że usterkowość PPK-ów jest o kilka rzędów kości mniejsza niż usterkowość dronów. Potem mamy błędy operatorów FPV. Znowuż, ilości błędów operatorów FPV, operatorów PPK nie mogę Wam podać, ale w przypadku droniarzy wychodzi z tego, że mniej więcej 20% nie trafia regularnie w cele, nawet jak są bardzo dobrze wyszkoleni droniarze, no to już się okazuje, że mamy tak naprawdę nie 300, teoretycznie 220, po czym się okazuje, że do skutecznego wyeliminowania jednego celu potrzebujemy około 5-6 trafień, tak średnio, to jest tak od 4 do 7, no ale powiedzmy dajmy sobie te 5, no to się okazuje, słuchajcie, że tych 12 droniarzy wystrzeliwując 300 dronów FPV jest w stanie porazić mniej więcej, no nie mówimy o wre, nie mówimy tu o przeciwdziałaniu wre w ogóle obecnym, tak żeby było jasne, będzie w stanie wyeliminować z walki jakieś 45 pojazdów. Wow, kurde, 45 pojazdów ekstra. Tylko że odpalając 108 spajków przy dobrze wyszkolonych operatorach, nawet na polu walki, jesteśmy w stanie wyeliminować, oczywiście znacząco większym kosztem jednostkowym, żeby było jasne, z odpalonego środka rażenia jesteśmy w stanie wyeliminować dwa razy tyle celów. Więc to nie jest takie, słuchajcie, oczywiste, że dron FPV będzie odpowiedział na wszystkie pytania. To jest tanie i to jest po prostu dostępne Ukraińcom i oni szyją tym, co mają. Natomiast jak się policzy pewne statystyki, natomiast no kwestia wyszkolenia operatorów dronów FPV, no i kwestia tego, że ich wcale nie ma tak dużo. Jeszcze raz Wam powtórzę, batalion ukraiński 12 do 14 droniarzy FPV.
To jest maks ludzi, którzy są w stanie te FPV-ki sprawnie obsługiwać na poziomie batalionu. Teoretycznie batalion polski powinien mieć 27 PPK-ów, na przykład batalion 6, 25. Jakiś tam, no w batalionie ogólnowojskowym to jest dużo gorzej, bo tych spajków mamy niestety 8, a powinniśmy mieć ich wiele, wiele więcej. Natomiast no będą do tego jeszcze takie środki jak Otokar Brzoza, czyli Brimstone i wiele, wiele innych, tak? Natomiast kończąc już, ja mówiłem jeszcze oczywiście o skuteczności lancetów, o tym jak był lancet wykorzystywany, że on był de facto wykorzystywany mniej jako amunicja krążąca, a bardziej jako PPK Enlos Bilos do zwalczenia wysoce wartościowych celów na polu walki. Ale to jest temat na osobną dyskusję. Mówiłem trochę o szachedach i graniach, ale Tomek zrobił z tego taki wykład, że stwierdziłem, że to nawet pominę, bo nie ma sensu. No i finalnie takie moje konkluzje były dość proste, nie? Że ta rewolucja dronowa dokonała się, że drony muszą być i muszą wejść do sił zbrojnych RP na poziomie i kompanii, i batalionu. I jeżeli siły zbrojne RP nie będą miały dronów na poziomie kompanii i batalionu, to będą, wiecie, jak... Ja nie wiem, chciałem mówić o Zulusach w Afryce, ale to może byłoby niestosowne, ale nie będą po prostu, jak nie wiem, jacyś ludzie uzbrojeni w dzidy, łuki, strzały i miecze versus ludzie uzbrojeni w broń palną, tak? Bo to, jeżeli te drony wiszą na niebie, no to się to robi nawet wobec dobrze wyszkolonych pododdziałów, to jest mecz do jednej bramki. To oni obrywają potwornie, bo im się zrzuca na głowę na broń zespołową najpierw i na dowodzenie to, co jest, czyli się eliminuje jakieś moździerze, eliminuje się karabiny maszynowe, najlepiej gościa z radiostacją, bo on zwykle w termie jest dość dobrze widoczny, jeżeli nie ogarnie, że musi się ukryć. A potem to jest mecz do jednej bramki, potem to jest wybijanie szwędających się grupek, które w sumie nie wiedzą, kto nimi dowodzi, jak i nie mają broni wsparcia. Nie? I to jest po prostu tragedia, więc te drony muszą wejść. I to też była taka w sumie zgodna konkluzja. I kolejna sprawa, czyli w sumie najważniejsza, dron zawsze musi być w parze z BMS-em, czyli Battle Management System. Brak wpiętego drona w BMS-a czyni tego drona bez sensu. To dron nie jest po to, żeby być sobie dronem na polu walki, żeby sobie latać, tylko po to, żeby przede wszystkim dostarczać świadomości sytuacyjnej, korygować ogień artylerii, naprowadzać środki rażenia, artylerię, PPK-i, być może drony FPV w pewnych przypadkach, ale dron musi być spięty z BMS-em i tu rozwiązanie ukraińskie, czyli Kropywa, która BMS-em de facto nie jest, on jest odpowiednikiem BMS-u, ale to nie jest pełny BMS, no to Kropywa, no to szapoba to, co zrobili Ukraińcy, tak, czyli ich system, tak, to jest rozwiązane u nich z przechowywaniem danych, z poziomami dostępu. To, gdzie wojsko polskie, wiecie, tajniaczy się tutaj, jakieś poziomy tajne, zastrzeżone, ściśle tajne i w ogóle tego nie robić, tamtego nie robić, no to w przypadku Ukraińców to jest na zasadzie, trudno, zabili nam żołnierza, przyjęli Kropywę, ale jeżeli ktoś przez ileś czasu się nie loguje, nie robi nic na systemie, to on się automatycznie wylogowuje, tak? I trzeba podać zmieniane hasło, które tam jest co jakiś czas zmieniane i tak dalej, więc to naprawdę... Można też zdalnie oczywiście kogoś odłączyć, tak, jeżeli ktoś się nie został przeliczony potem po walce, więc nie, no takie bardzo zdroworozsądkowe pomysły na to, co robić ze straconymi końcówkami Kropywy, z poziomami dostępu. No i znowuż wniosek jest taki, że dron musi być wpięty w BMS-a, że dron nie wpięty w BMS-a to jest bezsensowne kupowanie drona. No, oczywiście znowuż klasyk gatunku, drony cywilne nie mają racji bytu w wojsku. I to już Ukraińcy też już do tego dojrzeli i oni robią w tej chwili konstrukcję na bazie komponentów cywilnych, ale konstrukcje militarne. I co prawda Mavic 3T jest koniem roboczym wojny na Ukrainie, tak, ale to nie taki Mavic 3T wyciągnięty z pudełka, tylko Mavic 3T, z którego wypruto te rzeczy, które się łączą z centralą w Chinach i potem to idzie po cichutku do Rosji i parę innych rzeczy, nie? Więc to też warto mieć na uwadze. No i znowuż moja konkluzja jest taka, że armie bez dronów, czyli bez BSP na szczeblu bataliona, kompanie będą przegrywać walkę po prostu. No i też taka moja konkluzja, że BSP są wszechobecne, wszędobylskie, stale obecne i trzeba nauczyć się z nimi żyć na polu walki, po prostu. I to były takie najważniejsze wnioski z tej mojej prezentacji. Wcześniej oczywiście dużo rzeczy musiałem wam nie pominąć, za co przepraszam, ale nie mogę inaczej. No i oczywiście kwestia taka, że drony, w tym drony FPV, nie zastąpią PPK-ów, ponieważ relacja koszt-efekt i dostępności środków rażenia jest kompletnie, totalnie nieoczywista. Na pierwszy rzut oka wydaje się, tych FPV, jak jest wiele, że one opadają ze wszystkich stron, te czołgi i tak dalej, je masakrują. A jak usiąść, pogadać z ludźmi, którzy latają na Ukrainie, pogadać z ludźmi, którzy dowodzą latającymi na Ukrainie, jak zobaczyć, jaka jest skuteczność uderzeń, jak sobie to poprzeliczać, jak zobaczyć, jak wygląda skuteczność użycia PPK-ów,
to na Ukrainie jest, wiecie, mniej więcej stała skuteczność PPK-ów. Jeżeli chodzi o Stugny, jeżeli chodzi o Javelina, które są PPK-ami los, a nie belos. Tam musicie widzieć cel przez moduł celowniczy i strzelacie na wprost, nie? W przypadku Spajka to w ogóle możecie sobie na prawie 5 km strzelać bez widoczności celu, więc tutaj wygląda to dość podobnie, zwłaszcza że, spoiler alert, większość użycia dronów FPV, czyli kamikadze, jest na dystansie od 3 do 5 km od linii wojsk. To jest zasięg Spajka, nie? Żebyście wiedzieli. Dlaczego nie strzelają więcej? Problemy z transmisją obrazu, spadki jakości transmisji, skokowo więcej błędów. I owszem, ktoś mi pokaże, że są przypadki, że był maszt wyniesiony na 8 metrów i ten dron latał sobie na 10 km FPV. Tak, owszem, są takie przypadki. Natomiast to, co interesuje nas przy analizie, czyli absolutna średnia, czyli większość generalnie uderzeń, porażeń i tak dalej, 3 do 5 km. Więc wiecie, to chyba tyle, rozgadałem się wam strasznie, miał być krótki odcinek, a zrobiła się godzina o przeciwlotnictwie i o dronach. Znaczy o przeciwlotnikach i o dronach. Mam nadzieję, że wam się podobało, że was nie zanudziłem i przechodzimy do zakończenia. I to było tyle, drodzy widzowie. Odcinek krótki, mam nadzieję, że wam się spodobał. Odcinek, który się nie zazębia z tym, o czym będę gadał na kanale Zero. Oglądajcie oczywiście. Oczywiście będzie tygodniówka z Dawidem Kamizelą nagrana, ale mamy obsługę, która wynika z tego, że obaj byliśmy na tej konferencji i obaj tutaj bardzo aktywnie działaliśmy. W związku z powyższym, niestety ten tydzień YouTube'owo-wydawniczo jest słaby, ponieważ pewne stałe audycje powypadały, czyli jakaś techniczna i tygodniówka. Niemniej dziękuję tym wszystkim, którzy oglądają, lajkują, subskrybują, komentują. Dzięki wielkie, że jesteście i do zobaczenia w niedzielę w odcinku ukraińskim. Trzymajcie się, cześć!